No to siemaneczko z tej strony, to Misow i mam nadzieję, że mnie słyszycie. Dobra, słyszycie mnie i witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Good Game Gangster. To już chyba będzie 29 odcinek, jak dobrze liczę. I jak zostawicie pod odcinkiem z mieczów i sandałków, no dobra, przypuśćmy, że 8 łapek. Jak zostawicie 8 łapek w górę, to nagram wam jakby to powiedzieć, przyróbkę Majachi, wymyślę własny tekst. Nie wiem, będzie na przykład tam będę na ekranie, albo będzie Good Game Gangster, albo no cokolwiek tam będzie, albo ten mój filmik, no cokolwiek coś tam włączę i go zmontuję i bo Majachi, no nie, jak piszemy Majachi, znaczy to Majachi, Majacho, ja tam wpiszę. O, to jest to właśnie. I sobie posłuchajcie. Kurde, reklama chamska. Dobra. Halo? Salut? Sunt eu un haiduc? Și te rog, iubirea mea primește fericirea. Alo, alo, sunt eu Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic. Deja mi-au taki znak, widzicie? To jest stary znak Viva, Vivy. To jest becha trochę, no nie? Właśnie ta Viva miała właśnie taki znak po 2003 albo w 2004 roku, już nie pamiętam, który to jest rok. Ale to jest stara piosenka, zaraz zobaczcie, ile ma lat. Chyba 12 lat ma. 7 lat, przepraszam, bo to jest ten. Bo to nie jest oryginał. Chyba. Bo to piosenka troszeczkę wcześniej wyszła. Patrzcie, tutaj nie pisało chyba. W ogóle nie? Ej, serio, to tylko 7 lat? Bo ja chyba nie włączyłem oryginał, o to jest oryginał. 8 lat temu jak widzicie. To jest przeróbka. No, oryginał wam włączę. To jest oryginał. Widzicie? 2011 rok wrzucony, czyli 9 lat już ma to. To jest oryginał. Troszeczkę odnowione to jest po prostu. Kurde. Ale fajna jakość i idę po prostu. Dobra, 480. Ładnie śpiewa, mi się podoba. Często daję tę muzyczkę do różnych gierek. Bo spoko jest. Do rolowania i do śmieszkowania. Numa, numa, jej. Dobra, lecimy drugi refren. Okej, tylko niech mi załaduje. O, jest. Drugi tekst. No się to powtarzają, bo ten tekst jest spoko, tylko troszeczkę podmieniony jest. Tam przedłużałem jakieś słowa, albo zdefiniowałem synonimami i przez to ładnie to brzmi. I znowu refren. Dobra, przejdźmy do trzeciego tekstu. To jest jeszcze refren, ale zmodyfikowany. No i widzicie, że te właśnie stoją na tym samolocie i niby sobie tak stoją, ale tak naprawdę ten samolot wisi w powietrzu. On tak naprawdę nie leci, bo to jest wszystko po prostu ten. Przetworzone po prostu, to jest dla filmu po prostu zrobione. To oni tak nie skaczą jak ten samolot leci, bo tylko tak się wydaje, przecież w tych czasach to można wszystko zrobić przecież. Takie modyfikacje można robić właśnie przez kamerę, że i przez różne programy, że wiecie, że wygląda to realistycznie po prostu. A tak naprawdę oni są subiste, tak powietrze, o i tak to jest skacze. A to nie jest naprawdę, tylko to jest ten. To jest fake po prostu, że tak to jest. Samolot nie jest trzymany przez helikopter jakiś, no i tutaj skoczy się bawią, a tutaj jest właśnie dron. I dron i tutaj nagrywa. No i ten niby upadł samolot, to też było zmodyfikowane. No i teraz nie mamy tego samolotu. No i
musieli coś zrobić, coś tam myśleli, co zrobić, jak nie mamy samolotu, nie mamy prawie kasy, no i chyba się wyprowadzi do tego hotelu, chyba wyjechali, ja nie pamiętam już tej historii dokładnie, a coś tam podpisują, chyba umowę podpisują, jakąś, kurde, nie wiem, ale zobaczcie, co się stało na końcu. To jest po prostu plan samolotu, widzicie? To był taki komiks, zobaczcie, Zoon, tutaj jest taki fajny komiks, samolot, a tu na nim widzę, co to jest. Już chamska reklama musiała być. No i się cieszę z tego komiksu, bo hahaha, ale beka, xd, mają bekę teraz z tego, no i super. No i jeśli wam się spodoba moja przeróbka, spróbuję ją zrobić po egzaminach, czyli w czwartek albo w piątek, bo w środę wyjeżdżam. Czyli będzie albo w czwartek, albo w piątek będzie, albo w sobotę. Jeszcze pomyślę. Ale raczej to będzie piątek, bo w piątek nic raczej nie robię. A egzaminy mam drugiego dopiero, a tu mam sprawę jazdy. No to gdzieś tu albo tu rzucę, czyli tu albo tu. 26 albo 27 czerwca, no to się spodziewajcie, że będzie jakaś przeróbka z maja i dobra. I dzisiaj lecimy na GG, więc robimy cięcie, więc widzimy się w GG. BOOM! Smoke weed every day. No to oficjalnie siemanko, z tej strony Tomisław i witam was bardzo serdecznie w 28 albo 29 odcinku The Good Thing Gangster. Bo ja nie wiem, który to jest już odcinek, nawet nie chce mi się sprawdzać. No i mamy w wiadomościach, miło cię znowu zobaczyć. Grałeś dwa dni pod rząd. I mamy takie granaty, dynamity, które prawie nic nie dają. To są takie shity jakby. No i tutaj walczyliśmy w rodzinie, no i ten prezent powitalny. Odjeżdżę zrobili powitalne w wysokości 625 sztabek złota. Dobra, klikniemy i wyślimy. I zobaczmy, czy w ogóle przyszło to. Beka będzie dobra, jak nie przyjdzie. Tylko ja zasłonię, żebyście tego nie widzieli. Dobra. I teraz nie widzicie, co ja robię. Dobra. Tylko po prostu muszę wejść na swoje konto i ja wam pokażę, że ja tego po prostu nie mam. Tylko... Co ja tu mam zrobić w ogóle? Tylko musi się najpierw załadować. To chyba nie przechodzi po prostu. Gdyby przechodziło, no to raczej, no bym już dostał to, no nie? I bym widział, a nie widzę właśnie. Czyli... Tak na 90% to nie działa. Ale załadujmy. Dobra, włączę już wam ekran. Dobra, i już mi się to ładuje. Aha, no nie teraz, dobra. I zobaczmy. Aha, dobra, wczytuję mi Gmaila, jeju, tak długo. Massacration, ale w końcu załaduje mi, zobaczycie. Proszę szybciej się załadować, dziękuję. No i widzicie, tu nie mam nic. Tutaj są moje płatności różne, więc możecie się interesować. No i tutaj... Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No i to jest potwierdzenie. No i to wszystko, jak widzicie. Czyli po prostu to nie działa. I dobra, zobaczmy. Misja nam się skończyła, turniej pokera, prawie wykonałeś to zlecenie, a teraz finał. No i zobaczmy, jak nam pójdzie. Dobra, poprawię troszeczkę mikrofon, żeby mnie było głośniej słyszeć. No i wygraliśmy na farcie 20 koła, no zostało hapsów. Kurde, lagi mam straszne. Ile mam klatek w ogóle? 10% CPU, serio? Aż tak tyle mnie to zużywa? Aha, to, bo to jest włączone, dobra, no to zamknij, gdzie jest? Trzymaj synchronizację na 2 godziny, dobra. I jeszcze chciałbym to wyłączyć najchętniej. A nie można tego wyłączyć, dobra, no to może wyłączmy jeszcze. To jest mój mikrofon, updater, dobra, to updatera też wyłączymy, okej. Okay. Bo te właśnie aplikacje też mi dużo zużywają. No i mamy 10 poziom.
6 koło ekstra brakuje, tylko sobie załóżmy tego pieska, którego zdobyłem z misji. No i jak widzicie, mam takie staty bez boosterów. Mam prawie 300 tysięcy szurt, 650 tysięcy hapsów i prawie 40% na kryte. No to ja myślę, że to jest bardzo dobry wynik, tylko sprzedajmy to sobie. Raz. I dwa, to też, bo to nic nie daje. I idźmy może, albo sobie załóżmy czekoladę jedną. Żeby iść, żeby być lepszym po prostu. I dwa razy wytrzymałość dajmy. O, mamy równo 4000, super. Jedno było za podwójne, bo jak mówiłem wcześniej, jak brakuje wam jeden punkt, to zawsze wam daje dwa punkty. Czyli jak wam brakuje jeden punkt, to daje wam dwa. I przez to, zamiast mieć 3999, macie 4000. I to jest właśnie fajne. Tylko sobie nabiję poziom. Kurde. Jakby mi tak nie lagowało, no to bym był bardzo zadowolony. Dobra, szybko klikamy. Po prostu chcę nabić expa, nie chcę już tutaj czekolady tak naprawdę, tylko expa chcę nabić. Czyli teraz pewnie awansujemy po tym. I wow, będzie? O, jeszcze nie. Teraz będzie wow. 1200 expa, teraz będzie wow, XD, 91 poziom już mam. I tak dalej, dobra. XD, 91 poziom! Dobra. Starczy i teraz dajmy sobie siłę ataku. Sok multivitaminowy. A sobie szczęście załóżmy. Tym razem szczęście. I może tą pastę. O. Szczęście i siła ataku, żebyśmy mieli ich dużo krytów i dużo damage'a. Tylko sobie zdejmijmy to, bo to też się zużywa mi. I teraz. Lecimy z taktykiem. 780 tysięcy, zobaczmy. Daje mi tą walkę. Okej, zaczęliśmy, nice. Pudło. Teraz ja. No na 3 hity jest, no to easy. Chyba, że na jednego hita mi jest, no ale wątpię, no przecież on jest cieniosek. No i easy. Mówiłem, że easy będzie, mówiłem. Dobra, już mam 2 czekolady. Wczoraj sobie sprzedałem 5 czekolad i zyskałem 21 tysięcy buksów prawie. I sobie wszystko oddałem w siłę ataku. I przez to mam tak dużo tej siły ataku, bo wszystko daje w siłę ataku. No i trafiłem w tym, jak to się nazywa, w Lucky Debilu właśnie tą ubiór maskujący. I ten. Nie mogę wam niestety dać go, ale mogę wam wylosować na waszym koncie. Więc jeśli zostawicie pod tym filmiczkiem 8 łapeczek w górę, tylko 8 łapek wymagam, no to wbijam na randomowe konto mojego widza i kupuję mu 10 Lucky Debilów. No już nie kupię niestety, bo 4 minuty zostały. No to już nie kupię, ale na następnym evencie coś tam kupię mu. Jedynie co musi zostawić to 8 łapek w górę. Dobra, no to sobie otwórzmy jedno i moja amunicja, to super. No to przyda mi się super, ale mam jej dużo przecież. Dobra, i ja to sprzedam sobie, patrzcie, bo ja tego nie potrzebuję po prostu. Patrzcie, 20 tysięcy tak pójdzie, o tak. Dobra, zobaczmy jak to idzie. O kurde, ja to zrobiłem, XD, dobra, mamy 26 tysięcy. I sobie dajmy wszystko w siłę ataku, bo tylko w siłę ataku lecimy. Zrobiłem to, sprzedałem ubiór maskujący za 20 tysięcy, no nie. Ale przez to mam więcej miejsca. Mogę sobie kupić jeszcze lepsze rzeczy. Tylko sobie przestawmy. O, to tu. I to tu. Kurde, ładuje mi. 10 lat później. 50 lat później. Okej, okay, dziękuję. Bo to laguje strasznie. Nie wiem dlaczego. No i mamy 91 poziom. Tego sobie nie kupimy. Tego też, bo to są dwa gorsze itemy. I lecimy nowy towar. I jest, mamy. 7% szansy na trafienie. A to jest gorsze. Dobra, no to kupujemy. Nie zastanawiamy się nawet. To jest gorsze, no i mogę też to kupić, ale po co? Jak to będzie mi używało lepszego, no i to też mogę kupić, ale aż 1000 gola kosztuje, więc nie. I zobaczmy, siła ataku, super. A, nie mam hajsu, dobra, to najpierw to założę, a potem sprzedam sobie tę broń, żeby mieć już hajs. Kurde, nie mieści się. Serio? Dobra, to tu założę, a to tu, i teraz się zmieści. Serio, to aż tyle zajmuje to? Nie, co w ogóle zajmuje? O, to jest byk, 4x4 to zajmuje, jaki byczysko, kurde.
Ja nie wiedziałem, że to jest takie byczysko. Przecież niech się wtedy ubiór maskujący nie zmieści, który jest najważniejszy. Dobra, no to jest byczysko. Byczyska nie chcemy. I sobie założymy ubiór lepiej maskujący. No i to. Bo nie chcę tego byczyska na razie. Potem będę go używał do wojny gangów. I sobie sprzedajmy to. Sobie kupmy to. No to nie. I to też. Bo daje siłę ataku. No i to też daje siłę ataku. Dobra, no to wszystko idziemy w siłę ataku. No to jeden. Kurde, powiedziałem jeden itemek i drugi itemek. I mamy już 6000 sił ataku, 411 000 szkód. Ja pierdzielę, co za szkody mam, dobra. I mamy tutaj kaskę. Kupmy sobie może jakiegoś gangstera, tylko pójdźmy sobie na charakter, wyposażenie, bo nie mam ani jednego, co tutaj w różnych. I gangstera sobie kupmy jakiegoś. Oto. A mnie to sobie kupimy. Jeden, dwa, no i takich trzech sobie kupię, a co tam. Jeden miał 30% więcej gotówki z walk. Tylko zanim sobie to pójdziemy, no to załóżmy sobie jeszcze o to. I może załóżmy sobie jeden, dwa, trzy. Trzy mogę leczenia wziąć, albo nie, tak po prostu. A to się zmieści w ogóle? Nie, to się nie zmieści, ale przecież to nie jest do Uzi, więc... Ja sobie to na razie zostawiam te dwie rzeczy, bo na przykład wygram z wojny gangów, więc mogę coś trafić, ale najpierw pójdziemy sobie na jakąś taktyka. 63 poziom, dobra, no to lecimy. Ej, to jest cieniasek, dobra, lecimy go. Kurde, zaczął. 100 tysięcy mi dodał. Ej, zobaczmy jak pójdzie nam. 430 tysięcy, okej. Unik i uwaga, ile kryt. Nie, nie było kryta. I 420 tysięcy. Wygraliśmy. No i przed chwilą nam się skończył event i w tym momencie nie ma żadnego eventu. Strzelam, 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 że teraz będzie pewnie Capovito. Dobra, już wygraliśmy. Chcę pójdźmy wypić jedno to. I sobie zagrałem Adventure RT za 1000 buksów. Może coś znowu wygramy. Uwaga, uwaga. Maszyna losująca niestety nic nie wylosowała, czyli to jest po prostu seat. Seat to jest, tak. Dobra, to idziemy sobie do wojny gangów. Ostatnia rzecz. Do wojny gangów, dobra, defibrylator. Bierzemy konserwę jeszcze. I bierzemy jeszcze apteczkę. Na bogato. I sobie weźmy pierwsze, zmieńmy. No i powoli załóżmy z tymi lagami. Czyli jeden. Kurde. Drugi. To serio nie jest proste, jak tak laguje i jeszcze muszę przedstawiać różne itemy i mamy 418 tysięcy szkód, więc dajmy 2 punkty wytrzymałość. No i jesteśmy przygotowani do wojny gangów. Myślę, że możemy jakoś kozaka iść. Tutaj jest 122, a to jest 118. A zobaczmy jakieś proste. To jest 127, a to jest 31, ale tutaj musiałbym jeszcze 23 walki wygrać, kurde. To może do jutra to zrobię, będę musiał ciągle walczyć. No to idziemy na może Łotra, bo zabijaka był trudny. A tu ile mi brakuje? 14. No to idziemy na tego. 122 poziom. Uwaga. 3, 2, 1, start. Okej, zaczęliśmy. Nice. Ale tylko 50 tysięcy zostaje. O kurde, to będzie trudne. Nie, nie dam rady, na pewno nie dam rady. Nie da rady, no po prostu nie da rady. Przecież on jest 31 poziomów mocniejszy. Naprawdę musimy mieć mega farta, żeby ten go pokonać. Same kryty powinny wlatywać. Ale przecież on zadaje po 130 kafli. Tak, po 130 kafli zadaje, więc nie ma z nich żadnych szans. Ale tak średnio wali 120, 130 i zobaczymy ile kryta w ogóle walnie. Albo nie w ogóle mi nie walnie, więc super. 46. Dobra, teraz zadziała konserwa. Okej, zadziałał się defibrylator, dobra. Dopiero jedną... Czwartą mu zjechaliśmy, teraz jedna trzecia, o kurde. Bardzo ciężka walka. O, krytyk. No i teraz już nie zadziała konserwa, bo już zużyłem wszystkie trzy, no i deadam teraz, niestety. O, unik zrobiłem, super, dobra, dobra. Jeszcze dam radę, dobra, drugi unik leci. Aj, i krytyk mu wleciał w końcu. No i niestety przegrałem, miałem... Bardzo mocnego pecha. Dobra, sobie zdejmijmy te wszystkie rzeczy.
I załóżmy z powrotem. No cóż, była bardzo, bardzo ekscytująca walka, ale niestety polegliśmy na tym detlewie, ponieważ był bardzo mocny. No ale cóż, jak widzicie, miałem 6000 sił ataku i tak to nic nie dało, ponieważ on miał 30 poziomów wyższy poziom. No. Dobra, no to lecimy może sobie jakąś misję jedną i sobie przyspieszmy, zobaczmy. A, wygraliśmy, okej. Okay. No jakąś broń bym chciał nową. No, nowa, ale gorsza, no dobra. No to jeszcze jedną misję sobie... XD! Przegrałem, ale beka, dobra. No to jeszcze jedną. Ja wygrałem, dobra. Zużyjemy całą energię po prostu. To jest broń jakaś, a to daje mało expo. Dobra, to może pójdźmy do pracy. Tak, pójdźmy do pracy, bo to nie ma sensu zrzucać energii, bo też chcę na wieczór sobie zostawić. No i ja wam dziękuję za oglądanie, jeśli wam się podobał odcineczek, no to łapeczka w górę, subik. I 8 łapeczek w górę i wchodzę na konto widza podczas eventu, no to do następnego.